zależy. Ulubiona potrawa i napój. No napój. Także sok ma truskawkowy. A jeśli chodzi o jedzenie, no to jestem tradycjonalistą. Dobry kotlet schabowy w niedzielę z kapustą ryżową. Jeśli nie byłbyś koszykarzem, to kim byś został? Piłkarzem ręcznym. A kiedy nie trenujesz, to co robisz? Zazwyczaj odpoczywam przed komputerem. Twój największy sukces i największa porażka? No, największy sukces na pewno granie tutaj w Zielonej Górze w Ekstraklasie. No, porażek, no, za dużo ich nie było. No. Miejmy nadzieję, że nic mi takiego nie zapadło w pamięci, takiego przykrego. Mhm. Ulubiony zespół muzyczny, względnie wokalista albo wokalistka? Obecnie żaden. Ogólnie lubię wszelaką muzykę. Mhm. Ulubiona marka butów sportowych? No zdecydowanie Nike. Mhm. A przeciwko komu grał Ci najtrudniej w całej swojej karierze? Przeciwko Chrisowi. Okej. Okay. Jeśli masz, to jak poznałeś swoją dziewczynę? Niestety jestem wolny. Siechanki ucieszą. Na pewno. A ulubiona hala poza CRS? Lubię halę w Koszalinie. I bardzo mile wspominam również halę w Dąbrowie Górniczej. Mhm. A czy pamiętasz, jak wypadłeś w swoim pierwszym meczu w zawodowej koszykówce? Nie, niestety już nie pamiętam. Parę lat temu to było. Co będziesz robił po zakończeniu kariery? Ciężko jeszcze stwierdzić, nie zastanawiam się nad tym. Mhm. No, mam nadzieję, że uda się coś może z trenowaniem młodszych, ponieważ no, jednak chciałbym zostać w tym zawodzie. Mhm. Jakim samochodem jeździsz? Nie mam niestety samochodu. Mhm. Niedawno zdałem prawo jazdy. Gratulujemy. Ideał kobiety? Brunetki czy blondynki? Musi mieć to coś po prostu. Mhm. A ulubione miejsce w Zielonej Górze? Cinema City w Fokusie. Mhm. Bardzo lubię oglądać filmy. I ostatnie pytanie. Ulubiony numer i dlaczego? A nie mam swojego ulubionego numeru. Tak przeskakuję co sezon z numeru na numer. Może w końcu jakiś sobie upodobam. Okej, dzięki bardzo.